Niedziela 19 maja, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 13, wersety od 31 do 35. W atmosferze bliskości Jezus przemawia do swoich uczniów i to w sposób, który musimy na nowo odkryć. Chciałbym, żeby tym kluczem do odkrycia sposobu mówienia Jezusa było słowo dziecko. A dokładniej mówiąc, dzieci. Tak, Jezus zwraca się do dojrzałych, dorosłych, odpowiedzialnych mężczyzn. To tak, jakby dzisiaj do zgromadzenia szefów działów w jakiejś firmie, główny dyrektor powiedział: dzieci. To tak, jakby do kadry oficerskiej, do zgromadzenia biskupów, ktoś powiedział: dzieci. Ale właśnie to słowo pokazuje o co Jezusowi chodzi. Czyli Jezus nie zaprasza nas do przedsięwzięcia gospodarczego, nie zaprasza nas do wojny, nie zaprasza nas nawet do jakichś urzędów, ale zaprasza do rodziny. I to jest wezwanie, które akcentuje. Nie macie być działaczami, lecz rodziną. To jest wezwanie Jezusa. Rodziną, którą też trzeba powiedzieć, rozumiemy nieco inaczej. Tamta rodzina, o której myśli Jezus, to rodzina szeroka, wielopokoleniowa, zatroskana nawzajem o siebie. Mamy świadomość, że tamta rodzina decydowała właściwie o wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci, nawet o sposobie wychodzenia za mąż czy żenienia się. Ta rodzina była takim miejscem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. I właśnie do takiej rodziny Jezus zaprasza Ciebie i mnie, do swojej rodziny, ale rodziny, w której masz swoje miejsce, masz poczucie bezpieczeństwa, masz kogoś, kto podpowiada Ci, kto Cię prowadzi, kto Ci proponuje najlepszą drogę. Czyli dzisiaj potrzebna nam jest zmiana z takiego podejścia tylko do samorealizacji, rywalizacji, ducha indywidualizmu. Nawrócenie ku rodzinie. I tak paradoksalnie najwięcej tego nawrócenia potrzebne jest w samej rodzinie. Te słowa Jezusa powinny nas mobilizować, żeby rodzinę zacząć inaczej traktować. Zacząć traktować jak rzeczywiste, bliskie, pełne troski i akceptacji relacje. Relacje, w których dużo jest poczucia przynależności, jedności. Tak ma funkcjonować rodzina. Jezus chce, żebyśmy to mieli na uwadze i nie tylko pamiętali o tym, ale tak żyli. Jezus mówi, to ma być znak firmowy, znak rozpoznawczy chrześcijan. Tak funkcjonująca rodzina. Pięknie, blisko, dające świadectwo całemu światu, że to jest ta specyfika, to wezwanie, ta miłość prawdziwa. Niech ona Miłość prawdziwa na nowo zagości w Twoim sercu, abyś zobaczył, że Ty też zostałeś wezwany, jak dziecko, do tej Bożej Rodziny, aby ją tworzyć w swoim domu, w małej grupie, we wspólnocie, w Kościele.